Radio Kielce. Słuchasz i wiesz. Rozmowa dnia. Robert Felczak, dzień dobry. W zeszłym tygodniu rząd przyjął aktualizację programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. W zaktualizowanym programie zwiększono limit wydatków ze 107 do 135 miliardów złotych w województwie świętokrzyskim. Ma powstać prawie 100 kilometrów nowych dróg krajowych za ponad 3 miliardy 615 milionów złotych. Gościem rozmowy dnia jest Krzysztof Strzelczyk, dyrektor oddziału Kieleckiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie dyrektorze, rząd zagwarantował pieniądze. Rozstrzygane są dzięki temu pierwsze przetargi. Jak informowaliśmy w piątek, firma Budimex ma wybudować skarżyski odcinek siódemki. Kiedy zatem rozpoczną się prace i kiedy pojedziemy tym fragmentem niespełna 8-kilometrowym? Tak, wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę. Jest to oferta firmy Budimex. Jest około 260 milionów złotych. No w tej chwili powiadomieni nie zostali wykonawcy o naszym wyborze. Kolejna rzecz jest taka, że będziemy teraz po skutecznym powiadomieniu przesyłali dokumenty do tak zwanej kontroli uprzedniej. No i w dalszym ciągu jest szansa, zgodnie z deklaracją naszą, żebyśmy we wrześniu podpisali umowę z firmą Budimex na realizację tego odcinka brakującego siódemki w kierunku na północ. Mamy podpisanie we wrześniu. Kiedy rozpoczęcie prac? Zwykle potem potrzeba kilka tygodni wykonawcy, żeby mógł formalności dopełnić związane z ubezpieczeniem. Także zakładam, że to będzie w październiku. Tu już żadnych zgód, żadnych dokumentów, pozwoleń nie potrzeba? To jest wszystko przygotowane, że można wejść faktycznie na plac budowy i zacząć budować? Zakładamy, że nie będzie już żadnych sensacji. Będziemy mogli budować. Oczywiście jesteśmy w pewnym niewielkim sporze z firmą, która uważa, że rozwiązania w zakresie ekologicznym są do poprawienia. Natomiast zrobiliśmy tak dużo, że wydaje nam się, że możemy skutecznie zacząć realizację tego zadania. Jesienią tego roku rozpoczną się prace. Pytanie więc, kiedy kierowcy już pojadą ekspresową siódemką? Bo zostaje nam taki bardzo króciutki fragment pomiędzy odcinkami, które już są gotowe. Tak, no trzeba do tego okresu deklarowanego przez wykonawcę 22 miesiące dołożyć jeszcze okresy zimowe, czyli jeżeli podpiszemy umowę we wrześniu, to jest początek 2020 roku, możliwość przejechania tego odcinka. To na północ od Kielc, jeśli chodzi o siódemkę. Przejdźmy na południe. Czy wiadomo już, kiedy gotowe będą odcinki ekspresowej siódemki koło Chęcin i koło Jędrzejowa? Bo informowaliśmy o tym, że prace nieco dłużej potrwają niż zakładano. Jeżeli chodzi o odcinek od Jędrzejowa do granicy województwa, to w wyniku ostatecznych rozstrzygnięć terminem oddania do użytkowania przez firmę Budimex odcinka jest 22 września tego roku. Natomiast odcinek Chęciny-Jędrzejów jesteśmy w dalszym ciągu na etapie rozstrzygania roszczeń terminowych, dlatego że są tam pewne powody, dla których październik tego roku nie będzie mógł być dotrzymany w sensie oddania do użytkowania. Za wcześnie, żebym powiedział, jaki to jest termin, no, nie będzie to koniec tego roku. To odcinki, które są na terenie województwa świętokrzyskiego, ale Kielecki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nadzoruje także budowę obwodnicy Radomia. W połowie lipca mieliśmy otwarcie ponad 20-kilometrowego odcinka właśnie od granicy województwa do właściwie do granic miasta Radom. Pytanie, co z obwodnicą? No, obwodnica w stosunku do harmonogramu, prace przebiegają z wyprzedzeniem, także końcówka przyszłego roku jest datą, która jest w dalszym ciągu realna do oddania do użytkowania tego odcinka. Tutaj nie ma ryzyka żadnego, na siódemkę są pieniądze, ale pojawiły się także pieniądze na 74, na trasę S74, 1 800 000 000 zł. Łączne odcinki mają mieć 37 kilometrów. To zapisano w zaktualizowanym programie budowy dróg krajowych. No i pytanie, jakie fragmenty w pierwszej kolejności mają być realizowane, jeśli chodzi o S74? Jako priorytety zostały zapisane odcinki od przełomu Mniowa do Kielc i odcinek przejścia przez Kielce oraz w ramach innej pozycji tego samego programu obwodnica Opatowa. To są te odcinki w pierwszej kolejności. Sama realizacja została również zapisana w programie, że to są lata w przypadku pierwszego odcinka 2019-2023, a w przypadku
obwodnicy Opatowa również 2019-2023. W tej chwili musimy się skoncentrować na tym, żeby uzyskać skuteczną decyzję środowiskową po to, żeby dotrzymać tych terminów realizacji. Także my się skupiamy w tej chwili na kompletowaniu dokumentów, na procedowaniu decyzji środowiskowych i składaniu wniosków stosownych po to, żeby można było tych terminów, które są zapisane w programie, dotrzymać. Jeśli chodzi o ten odcinek Kielce-Mniów, tam pojawiły się niestety, podobnie jak na tym skarżyskim odcinku siódemki, protesty ekologów. To uda się szybko wszystko uporządkować? Robimy wszystko, żeby uporządkować te rzeczy. To są dwa odcinki. My mówimy na razie o odcinku od Mniowa do Kielc. Również odcinek od granicy województwa do Mniowa, który nie jest zapisany aktualnie jako priorytet. No są spory. Ma prawo strona związana ze środowiskiem. Tak. To będzie też trwało przez lata, podobnie jak z siódemką? Nie zakładamy, że tak długo będzie trwało. I my mamy doświadczenia, organy rozstrzygające w tym momencie też już mają doświadczenia. Myślę, że robimy wszystko, żeby można było szybciej rozstrzygnąć te wątpliwe z punktu widzenia części środowiska rozwiązania, poprawić. A jeśli chodzi o wybór wariantu przez Kielce trasy S74, bo pojawiały się dwa warianty do tej pory, tak zwany wykop i estakada. Czy tutaj już jest decyzja, wiadomo w jakim kierunku te prace budowlane miałyby pójść? No prace jeszcze trwają, rozważamy możliwość przykrycia na pewnym fragmencie przekopu od góry konstrukcją, która zmniejszy uciążliwość dla terenów przyległych. O jakim fragmencie mówimy? Bo mówimy o to fragmencie od ulicy Zagnańskiej do ulicy Warszawskiej i kawałek jeszcze dalej w kierunku Solidarności. Kiedy tutaj mogą decyzje zapaść i od czego one będą zależały? No w tej chwili trwają jeszcze prace ostateczne nad aktualizacją prognoz ruchu i musimy te rozwiązania wynikające z prognoz ruchu przenieść na koncepcję. Więc zakładamy, że w tym roku potrwają jeszcze prace związane z przygotowaniem koncepcji i złożeniem wniosku do decyzji środowiskowej. Jeśli chodzi o S74, chyba najszybciej powstanie ten odcinek koło Opatowa, bo w Opatowie, jeśli chodzi o obwodnicę, rozpoczęły się już konsultacje społeczne. Faktycznie to będzie pierwszy odcinek z tych, które mają powstać, jeśli chodzi o S74? To one są na podobnym etapie zaawansowania. Tam z racji tego, że stara dokumentacja w tej chwili w części już jest nieaktualna, rozpoczęliśmy od nowa procedurę związane z konsultacjami nieobowiązkowymi po wnioskach, po raporcie, po poprawimy dokumenty po to, żeby złożyć wniosek o decyzję środowiskową, a równocześnie powstaje koncepcja. Wszystkie te trzy odcinki są na podobnym etapie przygotowania. Jest duża szansa i wszystko chcemy zrobić, żeby w tych terminach 19-23 przystąpić do realizacji i skutecznie skończyć tą realizację. To odcinki priorytetowe, ale po rozstrzygnięciu przetargów na budowę dróg mają także zapaść decyzje w sprawie realizacji kolejnych fragmentów trasy S74. Poseł Marek Kwitek powiedział na naszej antenie, że jest przekonany, iż pojawiły się oszczędności i to daje nadzieję na to, aby droga krajowa nr 74 w całości była trasą ekspresową. Z pana doświadczenia faktycznie jest na to duża szansa? To tak jak pan powiedział, my będziemy przygotowani. Tam nawet zaawansowanie jest takie, że decyzje środowiskowe tam w tej chwili są, tylko tyle, że toczą się postępowania albo odwoławcze, albo skargowe. I w momencie, kiedy pojawią się pieniądze, przechodzimy do kolejnych etapów. Mam nadzieję, że w międzyczasie zrobimy i koncepcję, i przygotujemy materiały do postępowań przetargowych z takim zaawansowaniem, że jak tylko pojawią się pieniądze, to w krótkim czasie będzie możliwość przejścia do etapu realizacji, czyli zlecenia w systemie zaprojektuj i zbuduj realizacji tych zadań brakujących fragmentów S74. Ten północny odcinek chyba szczególnie wydaje się istotny, żeby na niego znalazły się pieniądze, bo to połączenie z drogą S12 i później z autostradą A1, czy też jeśli chodzi o północ Łodzi, z autostradą A2, to będzie taki korytarz naprawdę istotny dla kierowców. No on, jeżeli chodzi o zaawansowanie, jest w sensie decyzji środowiskowej, jest nawet najbardziej zaawansowany. Tam natomiast jest skarga złożona. Mamy nadzieję, że skarga zostanie rozstrzygnięta po naszej myśli i odcinek będzie czekał na to, żeby można było w momencie pojawienia się oszczędności przejść do etapu
kolejnych etapów, w tym realizacji na samym końcu. Ten program opiewa na lata 2023, ale z perspektywą 25. Jak się pojawią pieniądze, ta perspektywa dla S74 w dalszym ciągu jest możliwa. Rozmawialiśmy o drogach ekspresowych. Na koniec o budowie obwodnic Morawica, Wola Morawicka. Tutaj już też pewne prace trwają i także są zapisane pieniądze na tę budowę, jeśli chodzi o program budowy dróg krajowych. Tak. Ten odcinek składa się z dwóch pododcinków. Na pierwszy odcinek już jesteśmy na takim etapie przygotowania, że za kilka tygodni będziemy w stanie przygotować się do procedury przetargowej i rozpocząć wyłanianie wykonawcy po to, żeby mógł zaprojektować, a potem wykonać pierwszy odcinek. Równolegle będą prace trwały nad drugim odcinkiem po to, żeby skutecznie przygotować nową decyzję środowiskową i również przejść do realizacji. Jak widać z programu, z zapisów terminowych, lata realizacji to jest 18-24, trochę rozciągnięte w czasie, ale właśnie dlatego, żeby można było skutecznie oba odcinki zrealizować. I dopiero 2024 to obwodnica Morawicy. Będziemy robili wszystko, żeby było wcześniej, ale wolałbym nie deklarować takich terminów, bo tam jeszcze innych terminów, szybszych terminów, bo tam jest kwestia rzeczywiście uzyskania decyzji środowiskowej jeszcze. Ponad 3 miliardy 615 milionów złotych na 100 kilometrów odcinków dróg krajowych w województwie świętokrzyskim. Ta kwota wystarczy na realizację tych zadań? No to jest takie troszeczkę wróżenie na przyszłość. Zakładamy, że kosztorysy inwestorskie zostały dobrze zrobione i że rynek się nie zawali wykonawców i te przewidywania nasze spełnią się. To są duże środki, no ale duży jest też cały program. Kierowcy na pewno też na to liczą. Dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Kielce był Krzysztof Strzelczyk, dyrektor Kieleckiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Robert Felczak, do usłyszenia. Radio Kielce.